Mistrzostwa świata się skończyły, a dostaliśmy mega twista. Mimo popularności Ridge i Drago, no to wygrał Iron Torts. No, co prawda tutaj inny gracz Ridge Drago dostał Game Loose'a za pewien geści, który tam chyba podeszle filma, co tu Kaman. Ma na ogólnie shortsa w opisie, ale wiecie o co chodzi, takim fuksiarstwem dostał się trochę taki torc. Oczywiście od Chilijczyka. No i oczywiście tutaj jest to inna wersja. Dotychczas grano Legacy Energię, choć dalej chyba te wersje są. Finalnie tutaj Prime Catcher tutaj jest w tej wersji od zwycięzcy. No co ciekawe, dużą zmianą w torcie jest właśnie nowy supporter, który się nazywa Colorless Tendency, który umożliwia nam wyszukanie dowolnej energii, łącznie specjalnej, oraz stadionu. Czyli wiecie, możemy naładować i wstawić sobie to Lost City, który jest głównym źródłem Disruptu. Mamy tutaj jeszcze Giovanni z Charyzma, która pozwala na dysraptowanie oraz połączenie energii w jednym. Do Disruptu mamy klasyki. Tutaj jest jedna Iono, co ciekawe, ale za to mamy trzy Judge, które mogą bardziej tu namieszać. Peny, żeby podnieść ewentualnie torca, żeby ponownie nim zaatakować. Boostery po to, żeby właśnie ładować torca. Znaczy chodzi o to, żeby miał darmowy retreat, żebyśmy mogli zmienić na kolejnego torca i walić nim. I ewentualnie dostajemy 20 dodatkowych obrażeń, dzięki czemu redukuje się to z turbo, więc jest jakiś profit. No i oczywiście Turbo Energizer w early game, żeby właśnie móc naładować torca. Więc mamy tu bardzo ciekawą listę. Jest to taka midrange'owa lista. No, mamy tu elementy kontrolne. Widać na przykład po takich kartach jak Crashing Hammer chociażby, który pozwala na zdiskardowanie. Mamy tedy od Judge'a, żeby właśnie tutaj namieszać w rączkach. Czekaj, mamy tu opcjonalną penę właśnie. Mamy jeszcze Canceling Colona, który pozwala właśnie na wyłączenie abilitki chociażby takiego Mimikyu, żeby no właśnie można było go zczepnąć. Technoradar jest do rozłożenia, czyli dyskardujemy dowolną kartę, no i wsadzamy torce, no bo trzeba też pamiętać o tym, że musimy mieć kolejnego torca, żeby tak szybko nie przegrać gry. A i oczywiście przy tej talii będzie masy muliganów, no bo mamy tylko 4 Pokemony na 60 kart, więc tutaj muligany będą spodziewane. Tu mamy jeszcze Energy Lotto do ewentualnego wylosowania, czasami się gra też dwa. Tutaj raczej no, jest takie 50-50 w tym zwycięskim bildzie. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Przechodzimy do gier. No dobra, no jest to w Masterze, co zaskakujące, więc daleko trochę zaszłam. W teorii powinna mieć czyli cięższych przeciwników. Ale wiecie jak to bywa, bywa różnie. No tutaj wyższa ranga jest, powinna być. I chciałbym Turbo Energizera jednak zagrać mimo wszystko. Spójdę drugi. Tak, tak jak sobie wcześniej, będzie tu masa takich muliganów. No bo 4 to jest wyczyn. Kiepskie matchupy na pewno są na mirrory, bo to jest już jakby kiepsko. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, mamy go. Mamy też Arvena. Czy mamy wszystko? O. No dobra, widzę Tear Mask Ogre Pond, czyli może być wszystko i nic. Dobra, Nespol po co idzie? O, Regidrago, dobra. No, nowe nie znałem. Że na pewno będzie Attach, Arven będzie. Po Technoradar i jeżeli jest Energizer. No, no, umiera nas. Dobra, znowu Energizer. No, Energizer w prizach, no to. Dobra, Kolonas, to spalimy, więc.
No dziękuję, no mój plan się zwalił. No wszystko idzie z planem, ale i tak robimy pas. Palić tego torca jeszcze, no. No i tak, przeciwnik się teraz będzie męczył. Tak, no, znaczy to kupi mi czas. O, kolejny Arwen, dobra. Jeszcze z tego ponownie zagramy, żeby... Póki... Znaczy myślę, czy może to i to? Żeby co wyjdzie z Pokécatchera? Dobra, nic nie wychodzi, więc... No i ten Voice Cyclone. I to tu, tak. No tutaj widać, że przeciwnik się męczy. O, jest! Jest pierwsza energia! Sukces! Ja wiem, że smoczki grają tu. Będzie retreat. No i chyba research. O, mamy dwa młotki. I city, dobra. Bye bye. Tak, no trochę taka taktyka, no tu się nie chciałem palić po prostu torce, co wystawiłem. No i dobra, co tam mamy? O, no właśnie zaginiony element, który powinien być w poprzedniej turze. Znaczy widać, że to jest dobry matchup na razie Dragon, bo on ma kolona na pewno, żeby właśnie móc jakkolwiek się rozkręcić. Widać, że chyba przeciwnik musi dobrać. No dobra. Kolejny attach. Retreat po kolejnego. Mogę zagrać Krolesa po to i to. No jest to 40. Więc tutaj idzie mi bardzo dobrze, jakby co. Dorwie energię, to haha, wygrał życie. Aha, jest Nest Ball kolejny. Curem. No dobra. Curem tu działam. Co coś z tym Curemem porobić, widzę. No bo wiecie, bo gramy Corolesa. No to chce nam zaatakować Frostem. Tylko fajnie by było, by się pozbyć problemu. O, widzę, że jakieś smoczki. O, Prime Catcher. W sumie na cokolwiek, ale w sumie co z tego? Research. W końcu się rozkręca. No, tylko wiecie, jak to jest trochę z tym smoczkiem. Smoczek, on... No tak, on potrzebuje 1, no i mamy 110, tak? Co z tego, tak? No i widać, że narobił już niemało... Tak naprawdę niemały problem tak na rannę, no ma... Znaczy muszę się go i tak pozbyć. Więc tutaj moim misplayem... A, no tak, przecież on idzie do Lost Zone, więc... Ech, Sego, no to se poużywałeś. Teraz tak, no i tak ten przyjemniaczek idzie do Lost Zone, więc no Curema już go w ogóle nie widzimy. Więc tak, no to se poużywał i no jest klecha trochę. Oho, Gudra. Gudra sprawia, że jest się tankowaty. Widać, że tu mamy Gudrę, która pozwala na zmniejszenie obrażeń do 80. W
Może grała dwa Kyurem, chociaż nie, zazwyczaj jest tam jeden. Ale wiecie, online'owe listy czasami są stanem umysłu już na którymś etapie. Oho, jest Halucha. No, co ci to daje? I co zrobi flying entry, żeby... you know. Crashing Hammer, dobra, retreat. No dobra, jest safety. Że tak, no pozbyliśmy się problemu bardzo szybko, no bo to dalej, no Regidrago o tyle ma się źle, o. Czy Pokecatcher mi się uda? No nie udał się, dobra. Czy na pewno będzie retreat? Zagram tak, Arvena. Że jest kolejny Pokecatcher i chyba po to tylko. Czy jeszcze mogę zagrać Prime Catchera? No, dobra. Ale mogłam zagrać faktycznie Prime Catchera. Tak, faktem. Fajnie by było dobrać bossa. Co to daje? No trochę nic nie daje, tak? Co, naładuję go do usranej śmierci, okej. Dobra, zrobimy sobie tego Giovanniego. No Giovanni z charyzma. I tu se podpinamy. No i jesteśmy w stanie one-shotować Charizarda. Bo nie mam co zbosować tak naprawdę, więc i tak, no w sumie przeciwnik jest w dupie, tak? O, mamy Pokegira, żeby to wyszukać. Czy ma kansy... Okej. Jeżeli z Pokegira wypadnie Boss Order, to ja wygrałem gry. No jest! O wilku mowa. Znaczy tak, zrobimy sobie Erten Vessel, bo zapewne jedną ostatnią energię. No i poddał się przeciwnik, może chyba wiedział, że już będzie w dupie. No to był easy peasy matchup, muszę przyznać. No, ten Kyurem nawet nie stanowił zagrożeń. Bo go sprowadziliśmy w eter. No dobra, na co tym razem gramy? Dobra, tym razem mamy Tailsa, czyli tam jak to woli po polsku, reszkę. Czyli to mamy Tailsa tym razem. No i to przeciwnik będzie nam wybierał. Kto chce zacząć? A, i my idziemy tym razem piersi. No tutaj ma... O, tym razem nie mamy Mulligana. No, ale będzie... skończy się tu Attach Pass, tak? Czyli tym razem przeciwnik ma Mulligana. O, jest, i gramy na Charizarda. O, tu jest problem. Tu jest Canceling Hollow. Canceling Hollow pozwala właśnie na... O. Wystartowaniu. No i pas, co tu dalej robić? O, tu pisze Attach Energy Card, czyli oznacza to... O. Czy mogę... O! Nie, nie, tutaj nie tak prędko słoneczko, jak to się mówi. A tutaj przeciwnik zagrywa Ion. O, jest kolą, dobra. Uff.
Potrzebuję Arwena. Żebyśmy. No właśnie. O, jest kolejny tort. To jest bardzo ważne. Pokegir i chyba chcę Arwena bardzo dzisiaj. Arwen po totolotka i. Znaczy, najwyżej, jakby się nie udało, to. Mamy Wersela. No nie udał się. Jeżeli robimy tak. Pyk i tutaj. Robimy discard kolonę. A ta 3-0. Ki będzie. No i będziemy go cofali i go ładowali. Turbo Energizera sobie użyjemy i to. No, jedna energia, ale lepsze to niż nic, czyli musiał sporo energii sprajzować, albo są już na stole. Czyli on już może zrobić Candizarda, bo im zrobił niestety Iono. Co też faktycznie mogło mi przeszkodzić bardzo. No i to jest problem. No jak się pojawia Charizard, to. Nie jest ciekawie, muszę przyznać. On jeszcze, z czego co ja zauważyłem, ten Charizard gra Tower Jammera, który wyłącza mi itemy, czyli co oznacza, że nie mogę zaraz mieć Retreata. No i to jest Unfurstamp. Muszę. O, no jest Giovanni. Tylko ważniejsze jest Iono, żeby wydobyć booster kapsla, dobra. No jest, dobra. Jest i on. Mamy kolejnego torca, jakby tamten już padł. Mamy Crashing Hammera, jeżeli wypadnie Heads, to go rozbrajamy. No nie wypadł tym razem. No tak jak mówię, jak już Charizard konkretnie się naładuje, no to w późniejszym. Tylko może już tylko. Energię, dobra. Nice. Znaczy musimy go zranić, tak? No bo tak. Kolom. On może mi skanter kaczarować tego już zranionego. No, my go tak szybko nie one-shotujemy. To jest Devo, ale. No to jest Devo, ale w tym matchupu mu się absolutnie nie przyda Devo. Widać, że on wybiera inną strategię. Czyli wystawić jak najmniej Pokémonów. No, żeby właśnie. No dobra. Znaczy i tak musimy Czarka podranić. Nie wiem, czy będę chcieć zagrywać Pokécatchera. No dobra, znowu zagramy tego Crashing Hammera bardziej. No, niestety ja mam mocno pechowe młotki, więc 160 będzie. Żeby go zbić. No właśnie to nie fajnie, że młotki mi nie wychodzą. Może się okazać, że będziemy musieli. No widać, czy coś tu się pozbyło. Charmeleon. Te młotki mnie nie. Zadowalają tak sobie.
Bo dwa młotki poszły fejlem. To znaczy, że no jesteśmy w dupie. Czy zużyłem Wersela? No niestety tak. No, orzełek. No, zostaje mi research. O. No co tu robić, nie mamy wyjścia, ale u niego to wszystko, no to tak. No to nie fajny matchup, bo tu mamy tego smoka, on mi go z... bo je... ten mecz może być skazany na porażkę z tego powodu, że no zostaje mi tylko Giovanni z charyzma. Muszę wystawić. No i tak przegrywam tą grę, więc wystawienie kolejnego torca jest. No mamy Crashing Hammer, dobra. Nie, trzeci hammer nie odpalił. No i to już jest bardzo już skazane na porażkę ten mecz. Przeciwnik niestety zdążył, młotki nie wypaliły niestety. Z tym razem no jest to już porażka bardziej. No widać, że już się nawet zabezpieczył chłop, ale... Więc też dużym problemem właśnie jest... No, też jednak te 140, no tutaj też nawet 160 jest ciężkie też bardzo zależy do osiągnięcia. Ej, zaraz, to jest prawie taka reklamowa lista, prawie. No też widać, bo czasami też się gra tego Pidgeotto, o, Turo scenario na przykład, no, na spalenia, tak. Widać, że on spala, bo już wie, że on wygrał. A pozbycie się Charizarda faktycznie nie jest proste. A dwa, jak już będzie miał te dwie energie, no to faktycznie jest trudno, no. Bądźmy sobie wprost. Może przy czymś czy już zapomni, bo tak spalił wszystko i... Atakuje? No, w sumie atakuje. No to już tak jakby mecz skazany na porażkę. Chyba pomylił gesty, bo wygrał. Ale ogólnie, no, torcem bardzo fajnie się gra. Znaczy, na Charizarda da się wygrać, tylko faktycznie trzeba. Musiałby się młotki odpalić, i tutaj widzicie, że tu młotki się nie trafiały, fajne, przez co, no właśnie, Czarek miał. No, a poza tym Giovanni by dużo nie dał, bo musiałby przy okazji ten młotek się odpalić. Ale dziękuję za uwagę i do zobaczenia.